Panie są wesołe, pan smutny. Odwróciło się trochę. No ale trochę wygraliście, ile konkretnie pamiętacie? W całości? Ponad 50 tysięcy. Tak, jak Karol mówił. Jest się z czego cieszyć. To świat i ludzie przecież. No. Doświadczenie zdobyliśmy. Ktoś musiał przegrać, żeby wygrać mu ktoś, tak? A które pytanie było najgorsze? Nie, chyba nie było dzisiaj złych pytań. Nie, to 20 w obcym języku, bo nasze wszystkie się wyczerpały. Tak, bo oni byli te trzy języki, to wiadomo, a potem się zaczynają słowa. No. A że nikt Bóg ich sług nie dał ich. To też jest rzymska, tak? Że... Czasem te odpowiedzi... No ale nie, chyba pytanie było zupełnie inaczej sformułowane. Nie, można było chyba udzielić takiej odpowiedzi. Wydaje mi się, że tak. Ale naprawdę, że można. A, ja bym wszystko polemizowała, można. Ale... Wszystko się może zdarzyć. Wspierajmy się. Słuchajcie, jest to nasze ostatnie spotkanie. I tradycyjnie pozdrowienia dla kogokolwiek, jeżeli macie ochotę i chcecie chęć pozdrowić, to zapraszam tutaj pozdrowić. A po kolei. Zaczynam. Grzesiu, kogo pozdrawiasz? Na swoją drużynę najbardziej. Najbardziej tak. No to ja pozdrowię całą moją rodzinę, a przede wszystkim dzieci, Karolinę i Huberta. Ja też rodzinkę serdecznie pozdrawiam i nasze małe, urocze miasteczko. Tak. Moje trzy największe skarby. Nadusia, Marysia, Szymonek. No i oczywiście wszystkich naszych współpracowników. Pozdrawiamy ze względu na nasz jubileusz, bo Familiada ma 20, a my mamy aż 50. Nie, 50 lat, więc bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy opuścili mury naszej sławnej szkoły. Moja córka akurat dzisiaj miała okazję być na widowni, także jestem zadowolona. Pozdrawiamy naszych uczniów pewnie jeszcze. Mamy fajnych uczniów. To do zobaczenia się kiedyś jeszcze.